Czasami w piłce tak bywa, że nie zawsze zespół, który stwarza więcej sytuacji, wygrywa i to miało miejsce dzisiaj. No musimy się jak najszybciej otrząsnąć po tej porażce. Czego możemy się spodziewać? No myślę, że to nie będzie łatwe spotkanie, mimo że Warta jest Beniaminkiem, ale już trochę tych spotkań w tym sezonie zostało rozegranych. W tym roku Warta, podobnie jak Piast, zdobyła 7 punktów, więc nie będzie łatwo, ale no, liczę, że 3 punkty zostaną tutaj w Gliwicach. Piast będzie starał się grać w piłkę, grać podaniami, tak jak to ma w zwyczaju, a i koniec końców zdobędziemy przynajmniej o jedną bramkę więcej niż przeciwnik. Historia tej czapki. Czy to ma jakieś znaczenie dla pana rzecznika? Znaczenie. No, pierwszy raz założyłem ją na meczu z Górnikiem. Od tego czasu no, Piast nie przegrał, więc zakładam ją dalej. Cieszę się, że jest zimno, więc mimo wszystko mi jeszcze pomaga chronić głowę. A poza tym, no, myślę, że jako takie szczęście przynosi. Czy będziesz nosił nawet w cieplejszych, dni? Jak nie będziemy przegrywać i dalej będziemy kontynuować serię, to czemu nie? A poza tym trener mi zabronił. Po ostatnim meczu w Szczecinie powiedział, że mam jej nie ściągać, także mam ją to na każdym meczu, jak na razie. Yeah!
Cóż powiedzieć, chyba jedno, nie umiem poniedziałek. Ale profilaktycznie, czy coś się coś tam wstrzymało? Jesteśmy źli, że przegraliśmy ten mecz. Zdawaliśmy sobie sprawę, że mecz dla nas będzie bardzo trudny, bo wiedzieliśmy, w jakiej dyspozycji jest Piast Gliwice. Wiedzieliśmy, że zespół Warty jest niewygodnym przeciwnikiem, że potrafi bardzo dobrze się bronić. W większości czasu też i dużo poświęciliśmy się w defensywie, broniąc. Żeby czekać na jeden błąd i taki błąd popełniliśmy. Czasami w piłce tak bywa, że nie zawsze zespół, który stwarza więcej sytuacji, wygrywa i to miało miejsce dzisiaj. No musimy się jak najszybciej otrząsnąć po tej porażce.